Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No mamy debila w Białym Domu, a jego syn okazuje się, że to jest Hunter Matejko Picasso. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dlaczego Hunter Matejko Picasso? No dlatego, że Hunter Biden zaczyna sprzedawać obrazy. No tak, tak. Przyszykowywuje taką specjalną wystawę w galerii w Nowym Jorku na jesieni. No i będą jego obrazy tam sprzedawane. Niektóre obrazy są wycenione nawet na 500 tysięcy dolarów. No i teraz Biały Dom, no są takie sprawozdania, reporterzy piszą, że Biały Dom pracuje z adwokatami, z prawnikami, żeby ustanowić jakąś taką strategię, jak uniknąć jakichś takich kompromisów etycznych. No bo kiedy syn prezydenta sprzedaje obrazy za 500 tysięcy, no to normalny człowiek drapie się po głowie i się zastanawia, o co to chodzi. No i teraz rozwiązaniem Białego Domu i doradców Białego Domu, no i Joe Bidena, wszyscy w zasadzie doszli do wniosku, że trzeba to utrzymać w tajemnicy. Tak, tak, tak. Jeżeli się zastanawiacie, w jakiej tajemnicy, no w takiej sekretnej tajemnicy. Taki jest plan. Po prostu nikt nie będzie wiedział, kto kupił, za ile kupił i gdzie poszły te obrazy. Czy to jest mądrość? No nie, to jest raczej debilizm i kretyństwo. No i to jest następny jakiś taki argument, żeby powiedzieć, że cała ta administracja, no to jest jedna wielka taczka gnoju świńskiego. No ale to tak to jest z komunistycznymi świniami. Nowy Jork, ta galeria w Nowym Jorku, która będzie miała tą sprzedaż, no to oni powiedzieli, że oni będą odmawiali wszelakim podejrzanym ofertom, czyli jeżeli ktoś tam nie będzie sprawdzony albo będzie chciał nadpłacić 2 czy 3 razy, no to wtedy będzie odmawiana. No normalnie jak ktoś płaci więcej, to znaczy, że jest dobrze. Przepraszam, a teraz jeżeli galeria się nawet orientuje, że nie można wziąć 2 razy ceny za obraz, no to jest w normalnych zdarzają się tacy kretyni, no ale nie na poziomie Białego Domu. W Ameryce koniki biletowe, czyli ci skalperzy, tak jak tutaj ich nazywają, no to jeżeli sprzedawali na przykład jakieś takie bilety, szczególnie na mecze, to w pewnym momencie było coś takiego popularnego, że sprzedawali jakieś takie laleczki czy jakieś zabawki pluszowe za 900 dolarów, powiedzmy. Zabaweczkę taką można było kupić w lokalnym sklepie spożywczym za dolara czy za 2 dolary. To oni sprzedawali to za 900 dolarów, no ale tam na dole było dopisane, że gratis, czyli za darmo dają 2 bilety na jakiś tam na mecz Yankees czy jakiekolwiek zespół sportowy wygrał. No i to przez jakiś czas to szło, no ale później też się zorientowali. No i tak mniej więcej wygląda sprawa Huntera Bidena. On sprzedaje te obrazy po 500 tysięcy tylko dlatego, że ojciec jego jest w Białym Domu. No i może Hunter Biden będzie miał jakiś obiad z innymi bandziorami politycznymi. No i to już jest takie otwarte drzwi. Te wszystkie obrazy będą sprzedawane, no i z jakoś po prostu forsa się pojawi. Forsa pojawi się na koncie, no i Hunter nie będzie wiedział, od kogo są te pieniądze, ani galeria nie będzie wiedziała. No oczywiście FBI i CIA nie będzie szukało, no bo FBI i CIA, no to jest w kieszeni komunistów amerykańskich. Oni robią wszystko, tylko żeby zabić. Zrobili wszystko, żeby załatwić Trumpa. Nic nie zrobią, żeby wyjaśnić nawet, czy nie ma konfliktu i interesu. No jeżeli nie czuje się taki zapewniony, że wszystko będzie w porządku, no to każdy normalny, wielu krytyków zgadza się, że 75
tysięcy do 500 tysięcy za obrazy, no w zależności jaki obraz, nie wiem, czy to kształty, czy malunek, czy ten bohomas, jaki jest, czy wymiary, może na wymiary to sprzedaje, to są wyjątkowo i poważnie zawyżone, szczególnie, że to jest nieznany artysta, to nie jest artysta, no to jest narkoman, babiarz, on ma dziecko z prostytutką, której nie płaci, parę razy był złapany z bronią, to był wypuszczany, parę razy był złapany z kokainą, jest wypuszczany do wojska, go wygonili, jakby młody, to wojsko go wypędziło i tak dalej, i tak dalej. No i teraz pytanie jest, kto tak po cichutku stara się przelać te pieniądze? Kto znalazł taką metodę, że ten lejek poprzez do nalewania tej forsy do tej buteleczki syna prezydenta, żeby to oficjalnie zrobić? No, ogólnie rzecz biorąc, to jest kretyńska idea, tak? No, sprzedawanie takich obrazów to jest kretyńska idea. No, wydawałoby się, że wszystko powinno być na wierzchu i każdy powinien się zorientować, o co chodzi, zanim ta ostateczna cena jest zapłacona i zatwierdzona i tak dalej, i tak dalej. No, ale zamiast tego Biały Dom zakrywa wszystko, owija to wszystko w bawełnę, ściemnia jak tylko może, a cała administracja cały ten rzecznik prasowy, no to powiedział, że administracja Bidena, no to ustanowiła teraz największe standardy etyczne w historii amerykańskiej administracji. No, człowiek się po prostu zastanawia, czy oni mają jakieś podwójne taki słowo, to przecież każdy normalny rozumie, że to jest po prostu jeden wielki pic na wodę. No i teraz pytanie jest, czy ta poufność, czy te tajemnice to będą dotrzymane? No przecież tam prędzej czy później to będą ludzie szeptali do ucha Bidenowi, kto kupił tego obrazy, albo nawet do ucha Joe Bidenowi. No on czyta z kartki, tak czy inaczej, no to może będą czytali do ucha jego doradcom, czy tym, którzy pociągają za sznurki. Czy ruski jakiś oligarcha kupi za 500 tysięcy ten obraz, żeby im narobić obciachu, czy no raczej chyba nie, albo żeby dojść do jakichś pewnych spraw, które pomnożą te 500 tysięcy razy 10 czy razy 100, no to już jest duże prawdopodobieństwo. Nic, no trudno powiedzieć na coś na temat artystycznych zdolności Huntera Bidena, no ale wielu fachowców mówi, no to, że to jest po prostu, to są hotelowe bohomazy, że to jest po prostu jakaś taka, niektóre to są apokalipsa po nadejściu zombie. On co robi? On to w zasadzie on robi coś takiego, że ma tam puszki z farbami, bierze taką trzcinkę, słomkę, powiedzmy słomkę taką, no nie słomkę, rurkę metalową i on wyciąga troszeczkę tej farby i po prostu robi tak, i jak to psiuka, no to psiuka i robi takie jakieś takie kuliste, takie bohomazy, takie Picasso, tak, że tam ani ręki, ani nogi, ani cycka, nic nie ma, po prostu takie pochlapane, no nie chlapie pędzlem, nie chlapie jakąś starą skarpetką, po prostu psiuka tą rurką metalową. No jest wycenione na 500 tysięcy, no ale co, no piękność to jest w oczach tego obserwującego. Każdy może powiedzieć, że coś jest piękne, ktoś może powiedzieć, że nie jest piękne. No ale każdy normalny powie, że to jest po prostu taczka gnoju świńskiego, komunistycznego gnoju świńskiego. No i w ten sposób, jeżeli ktoś będzie chciał powiesić taki obraz, czy kupić taki obraz, no ale to powinien kupić i sprzedać za 4 lata. No i ten kretyn w Białym Domu, no to powinien, co on powinien zrobić? No to Joe Biden powinien powiedzieć, tak, synu, dobrze, maluj, wystawiaj, no ale na razie to maluj przez następne 4 lata, kiedy ja jestem prezydentem i kiedy przestanę być prezydentem, no to wtedy jak najbardziej wstawiaj je
do galerii, namalujesz jeszcze więcej, to będzie chociaż wiadomo, że jesteś znanym Picassem, że jesteś znanym Matejką, może powiedzą, że jesteś Cezanne czy inny Van Gogh, no ale teraz na razie nie sprzedawaj, twórz swoje te portfolio, żebyś miał tych obrazów. Nie powiedział. Joe Biden po prostu, on od 60 lat po prostu gangstersko trzyma za rękę. Biden w tym Burisma, no to wie o co chodzi, bo Joe Biden w 2015 roku, no to co on zrobił? W 2015 to była taka sytuacja, że w kwietniu niespodziewanie pojechał do restauracji, gdzie Hunter miał właśnie spotkanie z przedstawicielami z ukraińskiej z ukraińskiej kompanii gazowej. No tak, także jeżeli Ukraińcy byli w Ameryce i Hunter Biden rozmawiał z nimi i wiceprezydent w tym czasie Joe Biden przyjechał, no to wszyscy politycy na Ukrainie zrozumieli, nie musieli się dużo zastanawiać, o co to chodzi. No o to chodzi, że Ukraina dostała taki przekaz, wiceprezydent przyjechał, był ze swoim synem, rozmawiał z Burisma. No Kwaśniewski też dostawał 46 tysięcy miesięcznie jako zarządca, dyrektor w Radzie Nadzorczej Burismy. Także to takie same komunistyczne świnie. No ale na dzień dzisiejszy Hunter Biden po prostu robi cyrk na naszych oczach. To w ten prosty sposób rząd ukraiński odszedł od ścigania tej kompanii gazowej. Prokurator tam po prostu został wywalony na twarz i tak dalej, i tak dalej. Ciekawa sprawa jest, że Biden również miał do czynienia z meksykańskimi miliarderami, między innymi Carlos Slim czy Miguel Alesmo Velasco, no i pieniądze były przelewane. Nikt nie chce dotykać, w Ameryce nikt nie chce dotykać tych informacji na temat tego laptopa. Ten laptop, no to też paranoiczna sytuacja. Hunter Biden miał jakiegoś tam laptopa z e-mailami, ze zdjęciami, kiedy był pijany z jakimiś kurwami, prostytutkami i tak dalej, i tak dalej. No i coś mu tam nie działało i wziął tego laptopa, zaniósł do firmy reperującej. No i reperacja miała kosztować tam 150 czy $200. Nie zapłacił zadatku, bo jeżeli dałby zadatek za te $150 i nie przyszedł po ten komputer, no to ten komputer byłby w zasadzie zlikwidowany, zniszczony. Ale dlatego, że nie dał tej zadatku na tej reperację, no to w tej umowie jest coś takiego, że tam po 30 czy po 60 dniach ten komputer przechodzi na własność firmy reperującej. No i na całe jego nieszczęście to przeszedł na własność łącznie z zawartością. Tam nie rozróżnia, wygląda na to, że ta własność, no to nie rozróżnia, czy te własne, co jest w środku. Także to jest następny idiotyzm Joe Bidena. W Nowy Jork, New York Post, to jest taka, no tabloid, to jest taka szmatławiec taki, no ale to tylko on rozpisuje się, co Hunter Biden miał w tym laptopie, no i brytyjski Daily Mail, bo oni też się nie boją, a cała reszta Ameryki, całe te skorumpowane środki masowego oszukaństwa nic nie mówią, no bo oni mówią, że nie są pewni i nie będą niczego publikować, no ale prawda jest taka, że dziennikarze mogliby troszeczkę powiedzmy pościgać, no ale nie chcą. Cała ta zmowa, konspiracja komunistyczna to jest taka, jaka jest na dzień dzisiejszy. Cały Watergate, cała ta afera
podsłuchowa, no to nie była wielka sprawa nawet. No to wszystko się rozwinęło tylko dzięki temu, że Ameryka miała jeszcze uczciwych dziennikarzy, miała uczciwych reporterów, a dzisiaj to no nic nie robią. Nie są zobowiązani, żeby tych robić to samo, co te tabloidy i najróżniejsze szmatławce, ale mogliby wykonać swoją robotę, tak, a ignorowanie takich historii, no to jest... Mają nadzieję, że ukryją prawdę, tak? Ukryją prawdę, bo gazety tego nie opisują. To jeszcze dochodzi do tego oszukaństwo całe z tym na poziomie systemu Obamy, no bo jak ten laptop się pojawił, no to 50 byłych tam oficerów wywiadu i kontrwywiadu, no to byłych, nie aktualnych, tylko byłych, no to oni napisali taki list, ale to wszystko było prowadzone przez administrację Obamy, przez weteranów Obamy i oni mówili, że wszystko wskazuje na to, że cały ten laptop, no to jest utkane z gruby nici przez Rosjan i że to są ruskie dezinformacje. Trzeba pamiętać, że to było wszystko przed wyborami Trumpa. Jeżeli ludzie by wiedzieli, o co to chodzi, no to wielu ludzi by nie wierzyło Joe Bidenowi. No a tak to ukradli po prostu między innymi komuniści amerykańscy ukradli wybory, oskarżając Ruskich. Jeżeli, żeby coś takiego technicznie, żeby to zrobić, żeby zrobić jego laptopa, żeby tam powsadzać te wszystkie file, żeby te dane, żeby tam daty poustawiać, żeby tam powstawiać e-maile, żeby sfabrykować te e-maile, zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. No to jest ciężka robota na kilku czy kilkudziesięciu osób. No i w zasadzie, jeżeli się ktoś następne kilka czy kilkadziesiąt osób zacznie przypatrywać, no to bardzo łatwo dojść do wniosku, że coś jest sfabrykowane i sfałszowane dla wytrenowanych oczu, bo zamydlić, tak jak dziennikarze ci szmatłaszy amerykańscy, no nie dziennikarze, no w zasadzie partyjni aparatczycy, którzy prowadzą teraz gazety, telewizję, internet, to są partyjne aparatczyki. No i cały ci urzędnicy, czy tam oficerowie wywiadu wiedzieli, że to jest jedno wielkie oszukaństwo i nic nie robią. No nic nie robią. Po prostu gazety, środki masowego w Ameryce przekazu są na dnie. Także Biden, Hunter Biden będzie sprzedawał po 500 tysięcy i nikt nie będzie wiedział, kto zapłacił to. Także normalni wiedzą, co myśleć. Komuniści, mam nadzieję, że przemyślą. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego monetyzowanego filmiku. Klikajcie na reklamy, jeżeli możecie. Polecajcie na gdzie tylko możecie. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, tradycja, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No nie poddawajcie się. Będzie lepiej. Normalność musi zwyciężyć. Socjaliści dostaną w dupę w 2022-2024. Nie ma dwóch zdań. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Joe Bidena. Widzicie, co to się dzieje. Widzicie, kogo wybraliście. Widzicie jakiegoś kretyna, który nawet nie jest w stanie powiedzieć własnemu synowi, żeby z tymi obrazami powstrzymał się 4 lata. Dziwne rzeczy. Zdrowia dla normalnych.